W środę 9 listopada w Zespole Szkół nr 1 w Kozienicach zorganizowana została akcja honorowego oddawania krwi. Była to pierwsza akcja przeprowadzona w tym roku szkolnym w ramach 14. edycji turnieju szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i pomaturalnych oraz uczelni wyższych w honorowym krwiodawstwie pod hasłem Młoda krew ratuje życie. Turniej ten ma charakter ogólnopolski i trwa od 1 września bieżącego roku do 22 czerwca 2017. Oczywiście też szkoła bierze udział jednocześnie w 6. edycji konkursu Szkoła Przyjazna Honorowemu Krwiodawstwu, którego organizatorem jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu. I tutaj czas trwania tej akcji to jest też od 1 września, ale troszkę dłuższy, bo do 31 sierpnia 2017 roku. W obydwu konkursach mogą brać udział pełnoletni uczniowie, jak również nauczyciele czy pracownicy szkoły. Ta akcja, jak i pozostałe akcje, które prowadziliśmy w poprzednich latach, jak i planujemy przeprowadzić w tym roku szkolnym, no ma na celu przede wszystkim pozyskanie większej ilości krwi, a więc zwiększenie bezpieczeństwa osób, które potrzebują leczenia czy ratowania życia tym życiodajnym płynem, jak również poszerzenie tutaj grupy honorowych dawców krwi, jak również promocję honorowego krwiodawstwa w społecznościach lokalnych. Ta akcja, podobnie jak i poprzednie, cieszyła się dużym zainteresowaniem młodzieży. Pierwszy raz oddaję krew w tym roku. Włączyłam się w tą akcję, ponieważ pragnę pomóc tym, którzy tego naprawdę potrzebują, a dla mnie to jest chwila, a dla nich to jest całe życie. Aby jednak oddać krew, należało spełnić określone warunki. Na samym początku przychodzimy, podajemy dowód, wszystkie wypełniamy dane, później dostajemy ankietę, należy wypełnić, tam są szczegółowe pytania dotyczące, czy wy gdzieś wyjeżdżaliśmy, naszych chorób, wszystkich takich ewentualności, które mogłyby nas wykluczyć właśnie z oddawania krwi i później jest pobierana próbka od nas, czy jesteśmy na pewno zdrowi i gdy wszystko się zgadza, możemy oddać tę krew. W akcji wzięło udział 51 dawców. Spośród chętnych do oddania krwi zakwalifikowało się 29 dawców, w tym 25 uczniów szkoły, 3 nauczycieli i 1 osoba spoza placówki. Przybywa nam osób oddających pierwszy raz krew, ale bardzo dużo jest osób, które już kolejny raz oddają krew, więc myślę, że świadomie starają się pomóc, a taka akcja po prostu im umożliwia taką pomoc drugiej osobie. Dla 17 osób uczestniczących w akcji była to pierwsza okazja, by bezinteresownie podarować tak ważny lek. Po raz pierwszy oddałem krew, ponieważ uważam, że warto pomagać innym. Uważam, że akcja jest na bardzo dobrym poziomie. Pierwszy raz było bardzo ciężko się przełamać, ale wiele lat już się zwlekałem z tym, ale w końcu się zdecydowałem. Niektórzy się na pewno bardzo stresują, niektórzy mniej, jednak no myślę, że ten stres warto zwalczyć, żeby pomóc komuś, więc jest to warte tego wszystkiego. Podczas akcji w Zespole Szkół nr 1 w Kozienicach dawcy oddali 13 050 ml krwi, co daje ponad 13 jej litrów. Akcję pobierania krwi przeprowadziło Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa imienia Konrada Wieta w Radomiu. Organizację szkolnej zbiórki krwi przygotowały Anna Adamczyk i Maria Hajduk, opiekunki Szkolnego Koła PCK.